filmik to jest development The Shard, który ma być trzeci najwyższy budynek w Europie, który się buduje na dworcu London Bridge. Włożyłem ten krótki filmik, bo jest to bardzo dobry przykład, jak dobra infrastruktura kolejowa przyciąga nowe fundusze. London Bridge jest na linii południe-północ w Londynie, tak zwana Temza, która jeszcze w latach 60. była kompletnie zaniedbana. Tunele były zamknięte, przedtem były używane pociągi towarowe. Teraz kilkabilionowa inwestycja, nową linię północ-południe przez Londyn, ale wykorzystując oczywiście stare tunele i tak dalej, doprowadził, że inwestor z Waycar, pierwszy to jest przykład, na takiej skali używając finanse według prawa muzułmańskiego, wkłada 140 milionów, żeby zbudować wieżowiec. W tym samym czasie Network Rail i rząd brytyjski kompletnie modernizuje dworzec. Chciałbym przelecieć szybciutko, pokazać, podzielić się z Państwem kilka jak gdyby przykładów światowych na temat, co się dzieje na dworcach. Myślę, że to może być ciekawe, bo dla nas jeszcze, ja widzę, że sentyment Polaków do kolei nie jest taki gorący jak Brytyjczyków, albo przypomina mi sytuację w Wielkiej Brytanii w latach 60. kiedy było wstyd używać kolei, albo jako, żeby się przejechać jako pasażer, czy przywozić towar. Wiadomo, kolej była brudna, a jeżeli się towar wysłało, to ten towar gdzieś zbłądził i pojechał do innej stacji. Chciałbym tą prezentacją pokazać, że rzeczy się powoli zmieniają. To nie jest statek kosmiczny, to jest Beijing Południe, gdzie brytyjscy konsultanci, między innymi członek Izby Arab pracował. Jest ciekawe rozwiązanie, mamy na dolnym piętrze wszystkie takie usługi jak bilety, poczekalnie, bagaż i tak dalej. Na pierwszym piętrze mamy kolej, a na drugim piętrze mamy parking. I tak wygląda ze strony kolejowej. Między Beijing South będzie miał trzy funkcje. Będzie miał funkcję jako terminał dla szybkiej kolei, która jedzie prędkością 350 km na godzinę. Będzie to też dworzec przelotowy dla podmiejskich pociągów, plus też dworzec dla stricte lokalnych pociągów. Dlatego jest taki duży. I jeden trend, co Państwo na pewno zobaczycie, jak będę pokazywał te zdjęcie, że ogólnie wszystkie te rozbudowania dworców służą też, oczywiście różne rzeczy robią, ale między innymi służą, żeby powiększyć przepust, jak to się mówi, przepustowość linii kolejowej, czyli więcej pasażerów, więcej peronów, więcej torów. Berlin Hauptbahnhof jest bardzo ciekawym przykładem. Dla mnie dworce to są tak jak stare bramy. Grecy, Rzymianie budowali bramy do swoich miast. Ta brama oczywiście miała jakąś funkcję, czysto jest brama, można było zamknąć, jak jest wróg na dworze. Ale ta brama coś mówi o naszej historii, ta brama mówi coś o naszych marzeniach, o tym, dokąd chcemy jechać. I Berlin Hauptbahnhof jest czystym, jak gdyby, rezygnacją od tego, co było przed tym, wielki krok do przodu. Klasyczne rozwiązanie, to jest Gare du Nord w Paryżu. Dworzec, no wiemy, no tak wyglądały dworce od czasów wiktoriańskich, ale proszę Państwa, ten dworzec dzisiaj jest na pozycji światowej w trzecim miejscu, jak chodzi o ilość pociągów. To jest terminał też na pociągi szybkie z Londynu, plus terminał na pociągi szybkie po całej Europie, plus terminał na niektóre przewozy krajowe. Także widać, że można zaadaptować nawet stary dworzec. I tu mamy jak gdyby przykład, co Francuzi zrobili. Francuzi połączyli swoje koleje, tak jak chcemy w Łodzi, systemem RER, szybkie pociągi, jak gdyby druga warstwa metra. Metro miało dużo przystanków, było powoli, RER ma mniej przystanków, ale pozwala szybki przelot przez miasto do kluczowych, takie mini hub centralne. Madryt jest ciekawe rozwiązanie. To jest ogród botaniczny. Nie zburzyli stary dworzec. Wykorzystali starą skrupułę. Tu mają wystawy, kawiarnie, eventy.
A dlaczego musieli przebudować? To pokazuje, oczywiście widzimy tu stary element na dole z lewej strony, nowy element z góry. Po prostu nie było miejsca w starym dworcu. Był nowy dworzec potrzebny, nowe tory, nowa ekspansja. I tak to wygląda z lotu ptaka. To jest tył dworca. No, nowy jest bardzo taki styl, bardzo prosty, który będzie się powtarzał. Ale jest bardzo jak gdyby ciekawe połączenie nowych i starych elementów. Zurych jest dla mnie może najciekawszym przykładem. Jesteśmy tu w mieście, gdzie chyba nieruchomość jest najdroższa w całej Europie. I tu stoi pociąg, sobie stoi pociąg w skromnym, jakiejś nowoczesnej hali, taka nie jest specjalnie za ozdobna. Co nie mogli Szwajcarzy sobie coś lepszego wymyślić? Oczywiście. Co zrobili w Zurych? Jest klasyczny problem, że dworzec był za mały. To, co myśmy patrzyli, to jest ta nowa hala zbudowana z prawej strony. I tak teraz wygląda Zurych Hauptbahnhof. I sytuacja w Zurychu jest ciekawa. W latach 90. były projekty, żeby zbudować przez miasto metro. A Szwajcarzy są bardzo wielcy demokraci, także mieli kilka razy referendum i trzeba było głosować, czy chcą metro, czy nie chcą metro. No nie zdecydowali, że nie chcą metro. Ale już były pewne inwestycje zbudowane. Powstała wielka przestrzeń pod ziemią, gdzie miały być sklepy, ale ogólnie powiedzmy, że tam zaczęli narkomani chodzić, było brudno, w ogóle się nie udało. I pomimo, że metro nie było zbudowane, był w latach już w ostatniej dekadzie był projekt, żeby po prostu połączyć główne linie kolejowe, tak jak w Łodzi. I to zrobili. Tu jesteśmy w starej sali w Zurych Hauptbahnhof i będziemy teraz schodami zjeżdżać na dół. Tu trzeba powiedzieć architektonicznie, to dla mnie nic nie mówi. To może być podziemie w Warszawie Centralnej, ale to pokazuje też te myślenie z lat 70. jeszcze. To było te myślenie pasażer, podziemie, samochody na górze. Nie jest to piękne, ale jest to, co w moim mieście, gdzie ja studiowałem, w Memmingham, bo też zrobione miasto teraz żałuje i zamyka całe ulicy i pierwszy wchodzi do góry znowu. Samochód idzie oddaje. Dlaczego ja się tak podniecam z Zurychem, proszę Państwa, dlaczego ja się tak ekscytuję Szwajcarami? Szwajcarzy mają, proszę Państwa, najlepszy rozwinięty publiczny transport w Europie. Wszędzie można jechać autobusem, tramwajem, koleją, pociągiem, koleją. Ale już Państwo, czy wiedzieliście też, że w stosunku do ilości rodzin mają najwyższy procent samochodów? Jak można te dwa rzeczy pogodzić? Bardzo łatwo. Bo samochód to nie jest status. Ja mam teraz Mercedesa czy BMW, ja jestem lepszy. Samochód jest narzędź. Szwajcar tam na swojej górce, prawda, pożegna się swoimi krówkami, pojedzie samochodem do dworca elektrycznego, kolei elektrycznej, dojedzie do miasta, przysiędzie się i później elektrycznym tramwajem dojedzie do pracy. To są czyste miasta, gdzie nie ma zanieczyszczeń w powietrzu, gdzie prawie nie ma problem tak zwanej godziny szczytu. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Proponuję, że to może jak gdyby ten trend i jest coś, co się u nas dzieje i też kiedyś przyjdzie. Aczkolwiek kiedy to przyjdzie? Wiem, że kiedyś rozmawiał szef Brytyjskiej Izby Handlowej z Hanną Gronkiewicz-Waltz na temat przyszłości publicznego transportu w Warszawie. I niestety odpowiedź, którą dostał, jest tak. My musimy najpierw popełnić te błędy, co wyście zrobili w Zachodzie i dopiero wtedy będziemy mogli pójść dalej i mieć ekologiczne związanie. London St. Pancras. Proszę popatrzeć, mamy stary dworzec, mamy nowy element dworcu i coś z górnej strony na górze z lewej strony. Stary dworzec zbudowany przez pana Bonnolla, inżyniera, który też zbudował słynny most między Anglią a Szkocją. Teraz pełni funkcję terminału na HS1, czyli ta szybka kolej do Paryża. Nowa część przez William Foster Partnership projektowane jest też przedłużeniem stacji szybkiej kolei plus stacja dla krajowych kolei. A dlaczego tu się ekscytuję? Bo proszę Państwa, w latach 60. jeszcze jak ja byłem w szkole, popatrzyli dział nieruchomości British Rail, gdzie mamy tu dworzec King's Cross i dworzec St. Pancras koło siebie. Po co nam takie dworce? Przecież ludzie uciekają od kolei. Trzeba jeden dworzec zburzyć, wszystkie pociągi wprowadzić do jednego.
I wtedy bardzo mało głosów, był jakiś wariat, nazywał się Sir John Betjeman, bardzo słynny brytyjski poeta, który się przeciwstawił, było stowarzyszenie wiktoriańskie, które się przeciwstawiało. Widać, że mieli rację, bo teraz musieli dodatkowe tory zbudować, żeby całą tą pojemność umieścić. Tak wygląda St. Pancras, jak Bolle zbudował, teraz wygląda tak. Także widać, no, nie, troszeczkę się zmieniło. I tu jest coś, co w Anglii, w Niemczech, we Włoszech pięknie się robi, ale my to w Polsce nie potrafimy jakoś zrobić. Integracja takich rzeczy jak sklepiki, kawiaranki, barek, tu piwko sobie wypiję, tu odpocznę, tu sobie kupię jakiś prezent z dworcem. Nasze typowe rozwiązanie jest, powiedzmy, Warszawa, Złote Tarasze, czy Kraków Główny i galerie. Jedno w jednym miejscu, drugie w drugim miejscu, przechodzimy przez deszcz, albo zimno, albo w tym korytarzu dmucha, albo w Warszawie ta woda mi się leje z szyją. Jakoś nie potrafimy połączyć. Nie wiem dlaczego, może mamy tu prezesa Polskiej Kolei Państwowej, PLK, może nam wytłumaczyć. King's Cross, to jest ten dworzec, który miał być zbrony. Tak wyglądał, proszę Państwa, zbudowany. Później przez wiele, wiele lat na początku zrobili budynki z przodu, bilety, kioski, inne, zrobili wielkie śmiecisko z tego, a teraz będzie wyglądał, wszystko wyczyścili i cała ta obsługa pasażera będzie się działa z boku i zdecydowali, że nawet nie tylko te kluczowe budynki z przodu, ale te budynki z boku są na tyle wartościowe, że warto je zatrzymać, ale można coś ciekawego z nimi zrobić, czyli zrobili to, co było na dworze, gdzie była ulica, zrobili miejsce, gdzie można usiąść, gdzie można sprawdzić pociąg, gdzie można kupić bilet, gdzie można kupić kawę, bar i tak dalej. Proszę Państwa, dworce i koleje nie istnieją w próżni. Musimy patrzeć na tym, co się dzieje w świecie, musimy patrzeć na współczynniki ekonomiczne, gospodarcze i dokładnie co się dzieje. Jak gdyby dworce są częścią, mieszanką tej formuły, którą chcemy, żeby nasze miasto kwitło i żeby w nasze miasto inwestowali. Pomyślałem sobie, że jest w stosunku do Londynu, tak jak powiedzmy Łódź stoi w stosunku do Warszawy, jest pasmo, tak zwany Thames Valley, które się znajduje w odległości 60 do 120 km od Londynu. Można powiedzieć, że ekonomicznie ten Thames Valley gdzieś się zaczyna, no może tam w środku jest miejscowość Slough, która na pewno wiele łodzianom jest znana, bo teraz bardzo dużo naszych łodzianów pojechało. Najwięcej Polaków w Anglii jest w mieście w Slough, ale ten Thames Valley się ciągnie dalej, idzie przez Maidenhead, idzie do Reading, ciągnie się aż do Oxfordu. Także pomyślałem sobie, jakie współczynniki jak gdyby łączą ten Thames Valley, gdzie jest bardzo niskie bezrobocie, gdzie jest bardzo duży rozwój gospodarczy w stosunku do reszty Anglii. Co jest podobne do tej sytuacji, co jest w Łodzi, a co jest inne? Pierwsza rzecz tak jest, że Thames Valley znajduje się na zachód od Londynu, w mniej więcej w podobnej odległości jak Łódź od Warszawy. To jest jeden element. Drugi element na pewno jest pozycja głównego lotniska. London Heathrow, który jest wielki jak gdyby katalizator gospodarczy. I tu jak gdyby widać inwestycja, które miasto robi w lotnisko w Łodzi, jak najbardziej jest inwestycja w bardzo, bardzo dobrym kierunku. Proszę Państwa, to są też dzielnice, gdzie są uniwersytety, gdzie są wyższe szkoły i tak dalej. Tu też jak gdyby mamy bardzo wspólne jak gdyby realia z Łodzi. Natomiast jedna rzecz jest kompletnie i absolutnie inna. A to jest komunikacja ze stolicą. Proszę Państwa, zdecydowałem, pomyślałem sobie, policzę, ile jest pociągów z kluczowego miasta Reading. Ile pociągów między Reading a Londynem jest dziennie? Proszę Państwa, liczyłem 15 minut. Jest 191. Ile mamy pociągów między Łodzią a Warszawą? Tak naprawdę, ile mamy pociągów między centrum Łodzi a Warszawą? Zero, proszę Państwa, bo zamknęliście Łódź w obliczu. Wszystkie te rozwiązania, do których ja teraz Państwu pokazywałem, wszystkie te inwestycje działy się oczywiście na żywym ciele, ale nie zamykało się kolej, może się zamykało jeden tor, drugi tor. I na koniec chciałbym pokazać film Reading. Thank you.
krótko podsumować, 191 pociągów dziennie. Proszę Państwa, 400 milionów funtów inwestycja, dodajemy 5 nowych torów, które będą obsługiwać, czyli 100% powiększenie przepustości dworca Reading, plus wiadukty, które pozwolą, żeby szybkie pociągi mogły przyjeżdżać przez linie, które są używane przez pociągi towarowe. Chciałbym troszeczkę jeszcze tak pomyśleć, też jakiś wniosek o dworcu Reading, o tej linii, prawda, Londyn, Reading, Didcot, Oxford, która leci przez Thames Valley. Proszę Państwa, to nie jest linia szybka. To są tory zbudowane 180 lat temu przez Isambard Kingdom Brunel, ale proszę Państwa, to są tory, po których normalne pociągi, niespecjalne, nie pendoliny, jadą 200 km na godzinę. Proszę Państwa, 200 km na godzinę nie jest szybko. Brytyjczycy tuż przed II wojną światową rozpędzili się parowozem coś 203 km na godzinę. Także jeżeli chcemy, żeby łódź szybko jechała do przyszłości, to może powinniśmy zainwestować też w nasze pociągi. Dziękuję za uwagę.